Witajcie. Pewnie wielu z Was zastanawiało się, jak buduje się łodzie motorowe, co trzeba zrobić, aby wyglądały tak jak te, które właśnie widzicie na naszych zdjęciach. Jeśli macie już wybrany model łodzi, musicie wiedzieć, jakie chcecie mieć wyposażenie na swojej nowej łodzi. Wybieracie podłogi piankowe albo też podłogi z HPL-u, różnego rodzaju elementy dekoracyjne, ploter, rozdzielnie, radio, być może jakiś ciekawy wzór kierownicy, kabriot, sandek, czyli pokład słoneczny, zlew, lodówkę, jej pojemność, wzór i rodzaj tkaniny na tapicerki, które mogą być pikowane miejscowo lub w całości. Do Waszej łodzi musi być dobrze dopasowana przyczepa podłodziowa. Jak już wybierzecie te wszystkie elementy, będziecie mniej więcej wiedzieli, jak ma wyglądać Wasza idealna nowa łódka. No dobrze, ale teraz od początku. Jak to wszystko się robi krok po kroku? Najpierw przygotowywane są formy, na które nakłada się żelkot, czyli kolor łodzi. Widoczna mata szklana jest rozprowadzona po formie łodzi, a następnie jest laminowana metodą ręczną lub infuzją. Po wyschnięciu możliwe jest wyjęcie z formy kadłuba i pokładu. W kolejnym kroku gotowe pokłady i kadłuby są sklejane, a następnie doposażane w dodatkowe opcje wyposażenia łodzi, wszystkie okucia, sterociągi, kierownice, radio, głośniki i inne elementy wyposażenia łodzi. Jak już prace montażowe dobiegną końca, mamy upragniony efekt, czyli piękną, gotową łódkę. Gotowe łodzie pakowane są w folię termokurczliwą, aby zabezpieczyć je na czas transportu. Łodzie można od nas odebrać osobiście lub możemy też zlecić wysyłkę do klienta specjalistycznym transportem. Ok, łódka na przyczepie. Sprawdźcie, czy dobrze wszystko jest zaczepione, czy pasy transportowe są mocno spięte. Przejrzyjcie to 2-3 razy. I w drogę. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów sprawdźcie, czy jeszcze na pewno wszystko jest w porządku. I szerokiej drogi. Łódka gotowa.